23 listopada wspominamy błogosławioną Enrichetta Alfieri, zakonnicę. Maria Angela urodziła się 23 lutego 1891 roku w Borgo Vercelli w Piemoncie na północy Włoch. Miała jeszcze dwie młodsze siostry i brata. Dorastała w pobożnej rodzinie, z której pochodziło trzech kapłanów i trzy siostry zakonne. Jak każde dziecko w tamtym czasie, pomagała rodzicom w pracach domowych i w polu. Była bardzo zdolną uczennicą. Miała wybitne uzdolnienia plastyczne i pięknie haftowała. W wieku 17 lat rozpoznała powołanie do życia zakonnego. Na prośbę ojca dopiero 3 lata później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętej Joanny Antydy Turet. W zgromadzeniu oprócz formacji zakonnej zdobyła dyplom z pedagogiki, po czym podjęła pracę w przedszkolu. Po kilku miesiącach musiała ją jednak przerwać z powodu postępującej choroby. Stwierdzono u niej zwyrodnieniowe zapalenie stawów kręgosłupa, które przykuły ją prawie na 4 lata do łóżka. W czasie choroby Enrichetta bardzo cierpiała, ale też dojrzewała duchowo. W końcu doznała cudownego uzdrowienia kilka miesięcy po powrocie z pielgrzymki do Lourdes. 24 maja 1923 roku skierowano ją do wspólnoty sióstr opiekujących się więźniami w więzieniu San Vittore w Mediolanie. Podejmując tą pracę, miała jasno określony cel. Napisała: miłosierdzie to ogień, który płonie i chce się rozprzestrzeniać. Będę cierpieć, pracować i modlić się, aby przyciągnąć duszę do Jezusa. Enrichetta została odpowiedzialna za oddział kobiecy. Dbała o godne warunki życia kobiet. Zależało jej na tym, aby pobyt w więzieniu był dla nich jak najmniej uciążliwy. Dzięki jej staraniom otwarto przedszkole i szkołę dla dzieci więźniarek. Odwiedzała kobiety w celach, rozmawiała, pocieszała, dodawała otuchy, przygotowywała do przyjęcia sakramentów świętych, a wieczorami z małymi grupami kobiet przychodziła na krótką modlitwę do groty Matki Boskiej z Lourdes, znajdującej się na wewnętrznym dziedzińcu więzienia. W kobietach odbywających karę widziała nie tylko winowajczynie, ale przede wszystkim osoby potrzebujące pomocy i ludzkiej dobroci. Dzięki swojej łagodności, cierpliwości, pogodnej radości potrafiła tak wpłynąć na atmosferę trudnego życia więziennego, że strażnicy zauważyli, że ich interwencje są już prawie niepotrzebne. Na serdeczną pomoc Enrichetty mogli liczyć też ci, którzy opuszczali więzienie. Pomagała im wrócić do normalnego życia. W 1943 roku kontrolę nad więzieniem przejęli Niemcy. Osadzali oni Żydów, członków ruchu oporu, kapłanów i siostry zakonne. Przebywający tam więźniowie byli przesłuchiwani, torturowani, a następnie przewożeni do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec i rozstrzeliwani. Enrichetta starała się pomagać jak tylko mogła. Ponieważ wychodziła z więzienia do miasta w różnych sprawach, została łączniczką. 23 września 1944 roku Niemcy przechwycili jej wiadomość. Chciała ostrzec pewną rodzinę przed aresztowaniem. Robiła to wiele razy i wielu ludzi dzięki temu uratowała, lecz tym razem sama została aresztowana. Oskarżono ją o szpiegostwo. Groziła jej deportacja do obozu koncentracyjnego w Niemczech lub rozstrzelanie. Enrichetcie nadano numer 3209 i osadzono w izolatce w piwnicach więzienia w zupełnej ciemności. Pracowała w tym więzieniu od 21 lat, lecz sama nie wiedziała o istnieniu tak strasznych lochów. W swoich pamiętnikach wspominała tamten czas. Modlitwa i medytacja stały się moim jedynym zajęciem, moją siłą w zamknięciu. Czyż nie mówiłam wiele razy do biednych więźniów? Gdybym była na waszym miejscu, cały czas bym się modliła, więc nadszedł ten czas dla mnie. Jaka to łaska móc się modlić. Ostatecznie po długich 11 dniach, dzięki interwencji księdza kardynała Alfreda Schustera, karę Enrichetty złagodzono i przeniesiono ją do innego więzienia. Do San Vittore powróciła po zakończeniu wojny,
7 maja 1945 roku. Znowu z wielką gorliwością i miłosierdziem podjęła pracę wśród więźniów, a wobec każdego chciała świadczyć o Bożym miłosierdziu. Każdemu chciała pomóc, każdemu dać światło nadziei. Mówiono o niej, że jest dobra jak anioł, a nad ludzką biedą, zwłaszcza moralną, płacze jak matka. We wrześniu 1950 roku Enriqueta złamała kość udową po nieszczęśliwym upadku. Nie odzyskiwała już zdrowia, aż zmarła 23 listopada 1951 roku. Miała 60 lat, z czego 27 z nich posługiwała więźniom. Była dla nich siostrą miłosierdzia. Siły do heroicznej pracy czerpała z modlitwy, zjednoczenia z Panem Jezusem i wiernego przestrzegania reguły zakonnej. Została beatyfikowana 26 czerwca 2011 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Enriquetty Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.